O I Mili, prawi się, że jak ma roboty jak cap na jesień. Jesień już będzie za chwilę, jeszcze z miesiąc. A na dziedzinie, no już teraz nie, nie smerdzi, ale jak się smerdziało, no bo um, zaczną capy robić swoją robotę. Coś Wam o tym wyrządzę. Prawi się jeszcze dzisiaj, że, że jak do siegmo Fest Pilobę. To ma roboty jak, jako cap na jesień. Wiecie, coś ich prawdy w tym jest, Bo, yy, bo teraz capki yy, na to jesień yy, jak przyjdzie, to muszą drżyć. Ale dla nich to jest ganz fajna robota. Bo się ku nim kludzi wszystkie kozy, jakie są na dziedzinie. To tak jakby synkowi, synkowi przykludzić wszystkie dziołchy, co są Yy, na dziedzinie. No żech yy, sobie było zrobił. Yy, no a nie poznał Żywota ten, yy, kto nigdy nie szło z kozum ku capowi. Yy, to przeżył, to ja yy, powiem, że dyski rzech smerdził. Yy, I Kiesi się szło z kozum ku dyski wieczór. Bo byli ludzie, co ich było, gańba z kozum drepsić po dziedzinie. Ale starki, starzycy, a i starzy ulicowie radzi kludzili koziczkę na zoryty. A było im jedno bo przy tym było odycki e, kupa srandy. Kany je cap, to już człowiek wiedział z daleka, bo go było czuć. No cap smerdził. Prawi się jeszcze do dzisiaj, że ktoś smerdzi jak cap. Ale wiecie, kiedy kapkę nie zasmerdziało, to by nie było na jor nowego żywota. Nie byłoby tych młodych koziczek. Kozi, koza jak drepsi ku capowi, to eny chwostym zamiatło, a po cichu porykuje, jakby chciała żyć gazdo, gazdo yy, mi, się, mi się fest chce. Ale yy, jak się kole zakłóciło ku capowi to Rostomancie było, bo ba ich Hnedium poskokoł. Yy, a dobre ale było i tak, że cały był si bulaty, że nie wiedział jako się tej roboty chycić. Można go było i gańba. Tuż się yy, koziczkę z nim niechało na noc. A oni się tam już po zpołu we chlebie yy, po swoim ugalanili Dycki jednak od cab musiał kozę powoniać pusy, polizą Kajtrzeja, a dziepro potem się chytał tej roboty. Za poskokanie się płaciło gazdowi jakisi grejcary, a budowało się o to pół litra gorzółki. Jak, <coughs> jak, jak, jak to był gdosik z familie, ba i ciotka, Bajciotka yy, no to nie chcieli nic. Potem nie skorzy się i to odrobiło na gruncie. Jak z kozą wszedł chłop, to dyski se z gazdą wypił porę sztamperli, na to skokani, co by z tego coś ich było. No a potem smerdzieli wszyscy. Koza, tym, co ją kludził, a i w caluśkim chlywie też smerdziało. Darmo, taki to je na dziedzinie. Posmerdzi, a potem przestanie. Przy tym skokaniu dyski była sranda, bo wiecie, gorchłopi rządzili po jaki cabmowajca, a jakiego moci, mociulika, baby się dyski tym uśmiały. Eee, że nie jeden chłop by chciał mieć takiego, ale <grymnie> eee, i, że, i że temu capowi kapkę zowiszczy. Eee, prawiło się tak ze srandy, że eee, koza, a capie kapkę jako chłop, a baba, że są roztomańte Capy, a roztomańte koziczki. Jedne idą chnetku tej robocie, a im się trzeba pytać, a kole nigdy psić. Każdo koza, a każdy cap miał swoje miano. Tuż się prawiło, że bajbasia przyszła na zolety do kubusia. Albo mania do Józefa Gaza, co miał capa, co skokął do porządku. Miał dycki na jesień kupę Grejcarów w Geltaszce. Potem zaś za rok, na rok kupa ludzi do niego kludziło kozy. Bo były po nim szumne koziczki, a szumne capki. A cap, co był bulaty, albo jeszcze młody, a nie wiedział jako się chycić tej roboty. Ten miał gorszy. Gaza nad nim stał z patykiem, a z nim ryczał, że go zakludzi. Do takiego bajku Busia, aż się podziwo, jako trzeba tylko kozy